Panie Łukaszu, będziemy mogli spodziewać się znowu potężnej armii kolorowych, pięknych Mikołajów niebawem? Na pewno tak. Już równo za miesiąc czwarty bieg Malinowy Mikołaj tutaj przy jeziorze Malina wystartuje, tak więc 250 osób w czapkach Mikołaja lub Elfa na pewno pobiegnie tutaj wokół jeziora Malina. To jest, jak mówimy, co roku, bo to już zaczyna się robić taka tradycja, wyjątkowe wydarzenie ze względu na jego charakter tak naprawdę, gdzie tutaj oczywiście przybiegnięcie na metę jako pierwszy jest fajne, ale tak naprawdę zupełnie inna idea temu towarzyszy. Nie, główną ideą jest tutaj przede wszystkim właśnie na sportowo spędzić święto, którym są Mikołajki, młodzież i dorośli, którzy będą mogli w tym biegu sobie tutaj po prostu pobiec. 250 osób, bo miesiąc do biegu to z jednej strony sporo, ale z drugiej strony to te zapisy, pamiętam, kończyły się bardzo szybko. W ciągu 2 tygodni mamy już na liście opłaconych 150 osób, zostało 100 miejsc, dlatego jeśli ktoś chce pobiec, to czym prędzej niech się lepiej zapisze. Tym bardziej podkreślam jeszcze raz, żeby to opłacić, bo dużo ludzi jest tak, że podczas biegów zapisuje się i później nie opłaca i później są zaskoczeni, że po prostu wypadli z listy. Dlatego podkreślam, w biegu może pobiec 250 osób zapisanych i jednocześnie opłaconych. No to teraz jeszcze powiedzmy kilka zdań na temat trasy biegu. Tu już wszyscy przyzwyczaili się, że ta Malina Mikołajem stoi i robi się ona zawsze piękna, kolorowa. Czy te zmiany w tej pętli będą? Na jakich dystansach będą biegać biegacze? Kto będzie uczestniczył w biegu? Biegacze w wieku od 16 lat w górę mogą biec. W zeszłym roku najstarszy uczestnik miał ponad 70 lat. Biegniemy 2 pętelki wokół jeziora Malina, gdzie teraz, jak widać za mną, jest remont ścieżki, tak więc w większej części trasa będzie biegła przez nową ścieżkę tutaj wybudowaną, ale kawałeczek trasy też będzie tradycyjnie droga taka szutrowa, troszeczkę błota być może będzie tak jak w zeszłym roku, tym bardziej, że tak jak w zeszłym roku pogoda dopisała, była fantastyczna, było biało, było ślisko, było błoto, było grząsko, czyli to co biegacze wbrew pozorom lubią najbardziej, tak więc liczę, że w tym roku też pogoda podobna będzie jak w zeszłym roku. No i to, co biegacze lubią jeszcze najbardziej, to wspólne spotkanie, które zawsze jest po biegu i te dodatkowe atrakcje przez Was przygotowane. Tak, tutaj w Opolu mamy dosyć duże środowisko takie biegaczy. To właśnie jak wszyscy tutaj pobiegną, można się spotkać przy ognisku, ogrzać się. Do tego będzie kiełbaska z ognia, będą banany, będzie woda na każdego z biegaczy czekała, kawa, herbata. Tak więc samo to, że jednak będzie można sobie posiedzieć zimą w takim, można powiedzieć, nawet klimacie świątecznym. No i oczywiście, jak to przy biegach zimowych, na koniec oczywiście będzie morsowanie. Także jeszcze raz przypominam Państwu o zapisach. Zapisujemy się na stronie zmierzymyczas.pl, a bieg odbędzie się 7 grudnia o godzinie 11 tutaj przy jeziorze Malina.